Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na sobotnie główne wydanie zbliżeń. Oto nasze najważniejsze tematy. Polska pod krzyżem. Wielka modlitewna akcja na podwłocławskim lotnisku. Oczekujemy wielu łask Bożych. Duch Święty tak nas natknął, że powinniśmy tutaj być. I tak samo natknął męża, tak samo mnie. No i jesteśmy. Dzień NATO w Bydgoszczy. Fajne wrażenie. Dzieci interesują jakby wojskiem, trochę dlatego przyszedłem z nimi. Prezentujemy czołg PT-91 twardy. Jubileuszowy festyn archeologiczny w Biskupinie. Tutaj można dotknąć historii, posmakować. Mieliśmy pokazy tańców pow-wow, tańców tradycyjnych. Przybyli z najdalszych zakątków Polski, by wspólnie modlić się w intencji Kościoła i Ojczyzny. Tysiące wiernych bierze udział w akcji Polska pod krzyżem na lotnisku w Kruszynie koło Włocławka. Akcja ma podkreślić znaczenie wiary i krzyża w codziennym życiu i być duchowym testamentem świętego Jana Pawła II. Wraz ze wschodem słońca na płycie podwłocławskiego lotniska zaczęli pojawiać się pierwsi wierni. Do Szczecina. To była naprawdę długa podróż. No była długa. No, co to jest dla starego pielgrzyma? Jesteśmy tutaj z mężem i z czwórką dzieci. A dlaczego się zdecydowaliśmy? No to, że Duch Święty tak nas natknął, że powinniśmy tutaj być. I tak samo natknął męża, tak samo mnie. No i jesteśmy. Proszę Ciebie, Duchu Święty. Przyjdź do nas. Przyjechali z najdalszych zakątków kraju, by połączyć się we wspólnej modlitwie. Znaczy czas, kiedy należy wspierać naszą młodzież przede wszystkim i społeczeństwo. Właściwą drogę przede wszystkim. To jest najważniejsze. Chcę uwielbiać krzyż. Chcę uwielbiać Jezusa Chrystusa tu obecnego. Bardzo jestem związana z Kościołem i myślę, że... No, chciałam tu być. Nigdy nie byłam i chcę być tutaj. Miejsce nieprzypadkowe. Dokładnie tu, 28 lat temu, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi poświęcił krzyż upamiętniający męczeńską śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, dziś już błogosławionego. Polski papież prorok mówił, krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia. Nie rozczarowania, ale nadziei, nie klęski, ale zwycięstwa. Krzyż oddala wszelkie grzechy. Krzyż przywraca światu zbawienie. Cóż dziwnego, że Polska chce się zgromadzić pod krzyżem. Jedyną godną postawą człowieka względem Boga jest postawa na kolanach. Wierni, którzy zadeklarowali swój udział w wydarzeniu, modlą się nie tylko w samym Kruszynie, ale także w setkach parafii w całej Polsce, także poza granicami kraju. Samotność prowadzi do przeróżnych niedobrych sytuacji, emocji i rzeczywistości. Potrzeba wspólnoty jest w nas, chrześcijanach, równie bardzo mocna i świadczy o tym, że jest nas wielu i chcemy się modlić. Polska pod krzyżem to kolejne tego typu spotkanie modlitewne. Wcześniej wierni mieli okazję brać udział w wielkiej pokucie i różańcu do granic. To jest takie spotkanie robocze, tylko trochę w większym zgromadzeniu, które debatuje, modli się nad tym, jak odnowić wiarę w Polsce, jak odnowić Kościół. I to się tu dzieje, rzeczywiście bardzo realnie. Po wieczornej drodze krzyżowej odbędzie się nocne czuwanie, które zakończy msza święta. Kruszyn, Aleksandra Ciekot. Relacjonowanie ważnych dla społeczności wydarzeń, takich jak akcja Polska pod krzyżem, jest powinnością mediów publicznych, uważa przewodniczący Rady Mediów Narodowych poseł PiS Krzysztof Czabański. Mówił o tym m.in. na antenie radiowej Jedynki. To będzie manifestacja nie przeciwko komuś, to będzie manifestacja za wartościami chrześcijańskimi. I w związku z tym nic dziwnego, że media publiczne będą to szeroko relacjonować i żebyśmy wszyscy mogli w tym uczestniczyć i odwoływać się do wartości, które stanowią fundament naszej kultury. Wartości chrześcijańskie, jak wiemy, obok filozofii greckiej i prawa rzymskiego, to są podwaliny cywilizacji europejskiej, również cywilizacji i kultury polskiej. Dlatego jeżeli duże grupy społeczne chcą wyrazić swoje poparcie dla tych wartości, to media publiczne powinny to pokazać tak samo, to jest ich obowiązek, jak pokazywanie innych istotnych zdarzeń społecznych.
Kolejne informacje. Niebezpiecznie na drogach regionu. 7 osób, w tym dziecko, zostało rannych w zderzeniu 2 samochodów osobowych na drodze powiatowej w Żalnie, niedaleko Tucholi. Do wypadku doszło po południu. Rano na Krajowej Piątce między Żninem a Szubinem zderzyły się 3 samochody. 2 osoby zostały poszkodowane. Do wypadku doszło około godziny 7 rano na Krajowej Piątce w Kowalewie między Żninem a Szubinem. Zderzyły się 2 samochody osobowe i 1 dostawczy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Renault, 57-letni mieszkaniec Żnina, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z autem dostawczym, które uderzyło w kolejną osobówkę. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do bydgoskiego szpitala. Ze względu na jego stan zdrowia policjanci nie mogli zbadać stanu trzeźwości. Pozostali kierowcy byli trzeźwi. Poszkodowana została także pasażerka jednego z aut, która również trafiła do szpitala. Spotkania z żołnierzami z Europy i Stanów Zjednoczonych, pokazy sprzętu wojskowego, a także polska wojskowa grochówka. W bydgoskim Myślęcinku trzeci raz zorganizowano Dzień NATO. Piknik był okazją, aby kolejny raz bliżej poznać działalność jednostek Paktu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy. Poczuć się jak żołnierz na poligonie? Taka okazja nieczęsto się zdarza. Pojazdy opancerzone na wyciągnięcie ręki to atrakcja zarówno dla młodszych, jak i starszych, bo niezależnie od wieku ciężki sprzęt wojskowy wzbudza sporo emocji. Można obserwować w jednym czołgu, co jest wokół nas. Podoba ci się? Tak. Fajne wrażenie. Dzieci interesują jakby wojskiem, trochę dlatego przyszedłem z nimi. Wyjątkowym zainteresowaniem miłośników militariów cieszyły się czołgi. Ten waży ponad 45 ton i ma ponad 4 metry długości. Czołg, który potrafi zarówno brać udział w działaniach lądowych, jak i przejść przeprawę wodną. Z bliska można się było przyjrzeć nie tylko wojskowym pojazdom, ale i umundurowaniu. Nie ma to problemu, bo na co dzień jestem policjantką. Może aż tak ciężkiego sprzętu nie noszę, ale nie jest to strasznie ciężkie. Mieszkańcy regionu po raz trzeci mogli spotkać się m.in. z amerykańskimi, czeskimi i niemieckimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce. We're there for a 9-month rotation. The food's... Jestem tu od 9 miesięcy. Byłem w wielu miejscach na służbie, ale Polska jest jednym z ulubionych. Nieprzypadkowo piknik kolejny raz zorganizowany został właśnie w Bydgoszczy. Miasto nazywane jest polską stolicą NATO. To tu działa 5 jednostek Paktu Północnoatlantyckiego. Jedną z nich jest Centrum Szkolenia Sił Połączonych, które szkoli ekspertów i dowódców z całego świata. W Myślęcinku świętowano podwójnie, bo w tym roku przypada 15-lecie JFTC w Bydgoszczy. Centrum Szkolenia Sił Połączonych jest po to, żeby szkolić, podnosić kwalifikacje, ale oficerów z tych wyższych szczebli, zarówno dowódczych, jak i sztabów, po to, żeby w razie kryzysu, w razie jakichkolwiek zagrożeń potencjalnych, które mogłyby się zdarzyć, będą oni w stanie perfekcyjnie reagować. Mamy dzisiaj 5 jednostek, mamy kilkuset żołnierzy, którzy tutaj się szkolą, tutaj pracują, budując siłę militarną NATO, przygotowując misję. To jest wielkie wyróżnienie dla miasta, także wielka korzyść oczywiście. Możemy czuć się bezpieczni, bo tak naprawdę nie tylko my w Bydgoszczy, ale NATO jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. A jak klimat wojskowy, to obowiązkowa była również wojskowa grochówka. Trzeci dzień NATO zorganizowany został w ramach obchodów Bydgoskiego Roku Wolności. Bydgoszcz, Anna Zdunek. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Dożynki ekologiczne w Przysieku. 2, 1, start, poślij! Setki uczestników na starcie 5. PKO biegu charytatywnego. Najpierw jednak w zbliżeniach kampania wyborcza. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wspiera regionalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do parlamentu. Otwarte spotkanie z mieszkańcami zorganizowano w Bydgoszczy i Nakle. Kujawsko-Pomorski i Okręg Bydgoski potrzebują aktywnych senatorów, a taką osobą z pewnością jest Helena Czakowska, mówił podczas spotkania z mediami i mieszkańcami Bydgoszczy marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Chciałbym, żeby pani rektor wniosła swoją pracowitość, swój temperament do Senatu. Bardzo na to liczę i będę wspierał pani rektor kandydaturę. Rozwój Kujaw i Pomorza pod kątem nauki i innowacyjności, a także wzmocnienie obszarów miejskich i wiejskich. To zdaniem Heleny Czakowskiej, rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i kandydatki KW PiS do Senatu, kluczowe zadanie dla reprezentanta regionu w Senacie. Mam nadzieję, że moje doświadczenie zawodowe
a przede wszystkim to, że tutaj od kilkudziesięciu lat pracuje na rzecz mieszkańców i tego regionu, da efekt w postaci umocnienia roli naszego regionu. Podczas spotkania podkreślano także dotychczasowe efekty pracy polityków prawicy w regionie, takie jak wkład w rozwój szpitala uniwersyteckiego imienia doktora Biziela, budowę lokalnych dróg czy wsparcie dla budowy kampusu Akademii Muzycznej. Moim marzeniem jest to, abyśmy mieli dodatkowe wsparcie dla różnych ważnych inicjatyw lokalnych, oprócz oczywiście tych niezwykle ważnych spraw ogólnopolskich ze strony senatorów. To jest niesłychanie ważna kampania wyborcza. Bo od wyniku tych wyborów będzie zależało to, w jaki sposób Polska się będzie rozwijała. Podczas spotkania z mieszkańcami Nakła przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili o dotychczasowej finansowej pomocy dla powiatu nakielskiego. Marszałek Senatu poparł również kandydaturę wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza do Senatu. Ja bardzo proszę Państwa o głos na pana wojewodę. To nie będzie głos stracony. Bardzo dziękuję panu marszałkowi, że zechciał odwiedzić województwo kujawsko-pomorskie i wesprzeć m.in. moją skromną osobę w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Ale to zrobi sprawę. Podczas spotkania przedstawiciele Ruchu Obywateli RP zarzucili politykom PiS, że przedstawiane przez nich osiągnięcia rządu to kłamstwo. Politycy partii rządzącej przekonywali, że celem prowadzonej kampanii jest dialog ze społeczeństwem. Banery wyborcze Pawła Olszewskiego w Koronowie zniszczone. Poseł Platformy Obywatelskiej i kandydat Koalicji Wyborczej do Sejmu zawiadomił o sprawie policję. W piątku na sobotę w Koronowie i okolicach materiały wyborcze moje zostały pomalowane farbą, sprayem. Stąd też zawiadomiłem policję celem wykrycia sprawców. Nie mam wątpliwości, że jest to czysta złośliwość oponentów politycznych, licząc na to, że policja zabezpieczy monitoring zarówno miejski, jak i prywatny, który się znajduje w tamtych miejscach i wytypuje tego, kto zniszczył te materiały i odpowie za to prawnie. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś dla przyjemności niszczył tylko i wyłącznie moje materiały wyborcze, a pozostałe pozostawiał bez naruszenia. Widać, że była to zaplanowana akcja, konkretnie w moją osobę i w moje banery. Zmieniamy temat. Obowiązkowa opieka stomatologiczna w szkołach na razie tylko na papierze. Mimo że w życie weszła ustawa nakładająca taki obowiązek, to w szkołach nie powstają nowe gabinety. Nie ma też kolejki dentystów chętnych do pracy. Powód to przede wszystkim pieniądze. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje. Kłopoty ma ponad 80% dzieci i młodzieży. Zakładano mi plombę. Tak troszeczkę się boję chodzić do dentysty, bo jak mi wyrywa zęby. Już u trzylatków stwierdza się próchnica, a statystyczny nastolatek ma ubytki w kilku zębach. Wnioski są oczywiste. Większość Polaków nie dba o stan jamy ustnej i nie chodzi regularnie do dentysty. Próchnica prowadzi do utraty tak naprawdę zęba, bo jeżeli rozwija się ona w młodym wieku, szczególnie w zębach stałych, wiadomo, nic nie jest wieczne. Pomóc ma ustawa, która właśnie weszła w życie. Szkoły i organy prowadzące mają teraz obowiązek zapewnienia uczniom dostępu do dentysty. Od ponad 50 lat bezpłatną opiekę stomatologiczną dzieciom i młodzieży zapewnia zespół szkół nr 8 w Bydgoszczy. Dyrektor przyznaje, że przed laty stworzenie odpowiedniego miejsca na gabinet było wyzwaniem i dziś z pewnością nie jest łatwiej. Żeby przygotować takie pomieszczenie, wiąże się ono z bardzo dużymi kosztami. Przede wszystkim tu musi odpowiadać przepisom sanepidu. To mniej więcej wyposażyć taki gabinet, myślę, że dzisiaj jakbym powiedział, że 100 tysięcy to chyba tak. Dotychczasowej dziury w opiece dentystycznej nie wypełniają więc nowe gabinety. Szczególnie, że świadczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży jest nisko wyceniane przez NFZ i dentyści w szkołach pracować nie chcą. Dyrektorzy i organy prowadzące szukają innych rozwiązań. Żadna rewolucja w bydgoskich szkołach nie nastąpi. Zamiast zapraszać dentystów do placówek, część korzysta z gościnności pobliskich przychodni. Dyrektor powinien podpisać porozumienie z gabinetem stomatologicznym, nie wiem, funkcjonującym poza obrębem szkoły.
Jest jeszcze jedno mobilne rozwiązanie. Opieka stomatologiczna może do uczniów przyjechać. Dentobusy docierają do wsi i małych miejscowości. W ostatnim roku dzięki temu przebadano prawie 7 tysięcy osób. Dążymy do ideałów i oczywiście ideałem byłoby, gdyby w każdej szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej był gabinet. Gabinet stomatologiczny, ale też profilaktyki zdrowotnej, bo zgodnie z nowymi przepisami uczniowie mają mieć też zapewniony dostęp do pielęgniarki lub higienistki. Przeważnie tak po 4 godziny, ale i tak ta szkoła ma o tyle szczęście, że jestem tutaj, prawda, codziennie. Na chwilę obecną obejmuję opieką 3 szkoły. Ustawa nie określa, jak często uczniowie mają mieć zapewniony dostęp do opieki pielęgniarek i stomatologów. Nie przewiduje też żadnych sankcji w przypadku opóźnienia w jej wdrażaniu. Przepis pozostaje więc głównie na papierze. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Zdrowa żywność to zdrowie nie tylko dla człowieka, ale i dla ziemi. W Przysieku odbyły się krajowe dożynki ekologiczne. Była to okazja do promocji rolnictwa ekologicznego i jego produktów. 127 gram mięsa jest potrzebne, żeby 100 gram. Wędliny, kluski ziemniaczane czy ogórki, a wszystko to prosto z natury. W Przysieku odbyło się Święto Rolnictwa Ekologicznego. Rolnicy i producenci ekożywności zaprezentowali swoje wyroby, aby każdy mógł przekonać się do ekologii. Wierzymy w to, że jest to dobry kierunek dla nas i dla, że tak powiem, całego społeczeństwa. Tak? Ziemia nie jest nawożona chemicznie, nie ma zastosowanych żadnych środków ochrony roślin chemicznych. I przez to, że tak powiem, możemy promować zdrową żywność. A zdrowa żywność niesie za sobą pewne zmiany, głównie te smakowe. Ja to mówię tak, że są produkty anielskie i diabelskie. Diabelskie są bardzo smaczne, tylko po nich trzeba trochę pocierpieć. A te anielskie, one są mniej smaczne, ale są dobre dla naszego organizmu. Chodzi o tą florę bakteryjną, które mamy w jelitach. Dożynki były nie tylko dobrą zabawą przy akompaniamencie ludowej muzyki. Był to czas również na edukację. Będzie używana właśnie do nawadniania uraz twarzy. Rolnicy mogli poznać zalety rolnictwa ekologicznego, a konsumenci dowiedzieć się, jak jest produkowana żywność, którą wybierają w sklepach. Oferta dla konsumentów, dla mieszczuchów, powiedzmy sobie szczerze, również jest wielka. To nie jest tylko święto samych rolników, ale również konsumentów, bo tu mogą wybrać i co ważne, posmakować i wiedzieć, czego szukać na półkach sklepowych. W Polsce rolnictwo ekologiczne to około 2% całego rolnictwa i rozwija się od 30 lat. W regionie jest około 800 rolników, którzy produkują żywność ekologiczną. Przysiek, Michał Kosiak. Pszczelarze z regionu świętują w Bydgoszczy uroczystą mszą świętą. Rozpoczął się 36. Wojewódzki Dzień Pszczelarzy. Święto stało się okazją do rozmów na temat wyzwań stojących przed właścicielami pasiek. Najpoważniejsze to wymieranie pszczół. Dla pana Piotra Piotrowskiego pszczelarstwo to praca i rodzinna tradycja. Pasja, która daje dużo satysfakcji, ale oznacza też wiele wyrzeczeń. To jest całoroczna praca. Nie ma dni wolnych. W sezonie to zapomnijmy o wakacjach, a zimą trzeba naprawiać i remontować sprzęt, ewentualnie pobierać nauki. Praca jednak daje słodkie efekty. Hodowcy podkreślają, ważne, by miód pochodził od gospodarza. Najlepszy miód jest prawdziwy, żeby nie był podrobiony po prostu. A każdy miód ma swoje dobre właściwości. Lipowy jest pomocny w przeziębieniach, akacjowy dobry na krążenie, wrzosowy wspomaga układ moczowy. I choć miody różnią się zastosowaniem, wyglądem i smakiem, to wszystkie są dobre dla zdrowia. One wspomagają nasz organizm. Nie można powiedzieć, że miód jest typowo lekarstwem i czegoś innego nie trzeba jeść, żadnych leków. Nie, miodem należy się wspomagać, żeby organizm był silny i zdrowy. By jednak miód powstał, potrzeba pszczół. Według badań ich liczba maleje w niepokojącym tempie. Gnębią pszczoły choroby. No i nierozsądni gospodarze, rolnicy, którzy nie przestrzegają terminów oprysków. Tymczasem blisko 80% produkcji żywności zależy od pszczół, ich pracy oraz osób, które potrafią je okiełznać.
Wszyscy ci, którzy na co dzień zajmują się pszczołami, spotkali się w Bydgoszczy. Wojewódzki Dzień Pszczelarzy rozpoczął się uroczystą mszą w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Jest to nasze święto, nasze pszczelarskie dożynki. Dzisiaj tym bardziej uroczyste, że Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy dziś ma nadanie nowego sztandaru. Pszczelarze przemaszerowali ulicami miasta. Na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki dyskutowali na temat przyszłości hodowli. Bydgoszcz, Kinga Wasilewska. Bogactwo naturalne i zarządzanie zasobami leśnymi. W Ciechocinku zorganizowano 4. Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej. Dla mnie jest to Dzień Kultury Łowieckiej, Leśnej, Rolniczej. Jest to dla lesików taki dzień szczególny, w którym opowiadamy ludziom, co robimy na co dzień, jak postępujemy w lesie oraz czym jest dla ludzi leśnictwo oraz łowiectwo. Kujawski folklor i duża dawka wiedzy o ekologii. W Dniu Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej można było poznać działalność Polskiego Związku Łowieckiego czy też Lasów Państwowych, które w tym roku obchodzą jubileusz 95-lecia. Nie zabrakło też różnych gatunków muzyki. Przed publicznością zaprezentował się m.in. zespół sygnalistów myśliwskich z nadleśnictwa z Krwilno. A teraz podróż w czasie i przestrzeni. W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie rozpoczął się jubileuszowy 25. festyn archeologiczny. Z tej okazji w jednym miejscu odwiedzający mogą spotkać rzymskich gladiatorów, Indian czy wczesnośredniowiecznych wojowników. W ciągu 9 dni Muzeum w Biskupinie może odwiedzić nawet 50 tysięcy osób. Miliony turystów, tysiące rekonstruktorów. Tyle osób odwiedziło Biskupin przez 25 lat. Z okazji jubileuszu organizatorzy przygotowali dla odwiedzających Muzeum Archeologiczne sentymentalną podróż przez wszystkie minione lata. Te edycje poprzednie, one były bardzo różne, często bardzo interesujące. No, wszystkie miały coś niesamowitego, co można było zobaczyć tylko raz. No i pomyśleliśmy sobie o tych wszystkich osobach, które jednak do Biskupina jeszcze nie zawitały i mówimy, zrobimy sobie powtórkę z rozrywki. Z okazji srebrnego jubileuszu wpakujemy wszystkie festyny poprzednie w formułę jubileuszową i świętując przypomnimy sobie 24 poprzednie edycje. Podróż w czasie przyciąga wielu turystów. Organizatorzy spodziewają się, że w tym roku wioskę piastowską odwiedzi około 50 tysięcy osób. Ja liczę zawsze najbardziej na stroje, które można obejrzeć, przymierzyć, dotknąć, świetne kapelusze, świetne nakrycia głowy. W tym roku ma być parzenie herbaty japońskiej tradycyjnym stylem, co też mnie osobiście interesuje. Tłumy zwiedzających podziwiały m.in. stoiska z biżuterią, indiańską wioskę czy walkę gladiatorów. Tutaj można dotknąć historii, posmakować nie tylko nudne książki, nie łudźmy się, zawsze obrazek ludzi interesuje niż tekst. Przedstawiamy wioskę indiańską z regionu Wielkich Równin. Przed chwilą mieliśmy pokazy tańców powwow, tańców tradycyjnych, które wykonywane są przez rdzennych mieszkańców Ameryki. Festyn archeologiczny potrwa 9 dni. Finał w niedzielę 22 września. Biskupin Mateusz Dul. Teraz czas w zbliżeniach na wydarzenia sportowe, o których opowie Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Już po raz piąty miłośnicy biegania wzięli udział w PKO biegu charytatywnym na 12 bieżniach lekkoatletycznych w Polsce. Także w Bydgoszczy nie tylko miło spędzili czas, ale i sprawili radość innym. Charytatywny cel tego biegu. Trzeba wyjść z domu. Piękna pogoda jak zawsze w Bydgoszczy. Jak co rok mamy szczęście, więc już nie zapraszamy, a zapraszamy za rok. Zadanie było jasne. 5-osobowe sztafety w ciągu godziny musiały pokonać jak najwięcej okrążeń bydgoskiego stadionu. Od ich liczby zależała bowiem kwota przekazana na szczytny cel, na edukację dzieci z domów dziecka w 12 województwach, w których rozgrywany był bieg. W sumie w całym kraju zaliczono blisko 36 tysięcy okrążeń. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Na pogodę rzeczywiście nie tylko sportowcy nie mogli dzisiaj narzekać, a co będzie się działo w najbliższych godzinach, o tym Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Jeszcze jutro wyż Gaja z nad Niemiec zapewni nam przyjemną i słoneczną aurę. W regionie termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Warto wykorzystać ostatnie tak ciepłe dni, bo według prognoz synoptyków już w nadchodzącym tygodniu czeka nas zmiana aury. Szczegóły już za chwilę, do zobaczenia. To była Angelika Bednarska. W głównym wydaniu zbliżeń to już wszystko. Nasz wieczorny serwis o godzinie 21.30. Oczywiście zapraszam Państwa i dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.